to na naszej antenie już niebawem. I niebawem także jesień z TVP3. Jest z nami pan burmistrz. Który tanecznym krokiem wchodzi do naszego studia nieprzypadkowo, bo rzeczywiście program jest bardzo bogaty i od razu się pochwalimy tymi plakatami, które pan burmistrz nam przyniósł. Ireneusz Łucka, burmistrz Bełżyc, właśnie witam serdecznie. I Jerzy Oleszczyński, prezes zarządu PTT Lublin. Witam. Dzień dobry panowie. No piękna impreza nam się szykuje w tych pandemicznych warunkach w Bełżycach, Mistrzostwa Polski w 10 tańcach. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, jest to bardzo ciekawa impreza. Zaczęliśmy już współpracę z Polskim Towarzystwem Tanecznym. Ja zacząłem w tamtym roku. Bardzo udana impreza, bardzo taka medialna, bardzo atrakcyjna. W związku z tym po sukcesie zeszłorocznym od razu złożyłem ofertę współpracy panu prezesowi i no, cieszę się, że została znowu przyjęta. Cieszymy się również, jak będzie wyglądać w tym roku. Znaczy, w tym roku mamy formułę takiego turnieju blokowego. Mistrzostwa będą w 4 blokach. Praktycznie w każdym bloku będzie tańczyć 40 do 50 par. Czyli będziemy zachowywać te wszystkie zasady epidemiologiczne. Będą grupy wiekowe, które będą rozgrywać turnieje od eliminacji do finałów, do wręczenia pucharów. Przygotowania trwały pełną parą. Pytałam przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę pana burmistrza, jak długo one trwały. Powiedział, 2 tygodnie się uwinęliśmy. No właśnie, jaki ogrom do pracy. Już doświadczeni. Tak, pani redaktor, oczywiście ta sytuacja, tak, którą mamy w Polsce, troszeczkę zastanawialiśmy się, czy przystąpić do organizacji tego wydarzenia, czy nie. Na szczęście ograniczenia nie objęły imprez sportowych, tak do końca nie objęły, bo one mogą się odbywać, chociaż bez publiczności. Dlatego też przygotowaliśmy taki bogaty pakiet, jeśli chodzi o transmisję online, będą na kanałach YouTube Gminy Bełżyce, również Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Będzie studio telewizji. Lubelski Oddział Telewizji Polskiej, a większość z tych relacji będzie także relacjonowana w ogólnopolskim paśmie TVP3. Oczywiście zapraszamy w imieniu redaktora Grzegorza Kuny i Marty Gogłozy. No właśnie, będziemy także w internecie, będziemy także na antenie Telewizji Polskiej i będą przede wszystkim uczestnicy z całej Polski właśnie. Jak bardzo ważne jest dla nich to wydarzenie, bo przecież oni ćwiczą, trenują bez ustanku. Przede wszystkim trzeba robić takie imprezy i trzeba wspierać taniec, bo jest to fajny ruch do muzyki, gdzie ta młodzież może po prostu się wyżyć, może poprzez ten ruch jakby psychologicznie odżyć, prawda? No mamy tancerzy od Szczecina, Jeleniej Góry dosłownie, Olsztyna, z całej Polski. Wystartuje 130 par w mistrzostwach, a w drugim dniu wystartuje 220 par niższej kategorii. Także no właśnie, powiedzmy trochę, bo jest pierwszy dzień, drugi dzień, co pierwszego dnia będzie się działo? Pierwszy dzień to są Mistrzostwa Polski w 10 tańcach, prawda, które skupiają najlepszych tancerzy w Polsce, sportowych. Natomiast drugiego dnia są takie turnieje dla grupy dziecięcych, które mają niższe kategorie, klasy sportowe. I głównie z regionu, prawda? I tutaj też jest zainteresowanie tych par. Wiadomo, mamy dobrą obsadę w tym roku, bardzo dobrą obsadę. I ten drugi dzień to jest turniej o Puchar Burmistrza Bełżyc, oczywiście. Właśnie dodałem, że burmistrz pucharu fundował, także jest o co walczyć, że tak powiem. Piękne święto tańca nam się szykuje w Bełżycach już w najbliższy weekend. Czyli co, czacze, salsy chyba nie zobaczymy, ale czacza będzie, rumba będzie? Tak, bo mamy dwa, bo dziesiątka to jest takim, jak to mówimy popularnie, dziesiątka to jest takim stylem, dwóch styli tak jakby. Czyli dla tych najlepszych tancerzy mamy walca, tango, foxtrota, quickstepa i oprócz tego mamy czacze, sambę, rumbę, pasodoble i jive'a. I łączna punktacja to tak jakby ktoś biegł na 100 metrów i na 5000 metrów. I łączna punktacja, także to są mistrzowie tańca, prawdziwi mistrzowie tańca, którzy potrafią to pogodzić. Panie burmistrzu, Mistrzostwa Polski to także doskonała okazja do tego, aby Bełżyce wypromować. Oczywiście taki był zamiar od początku. Ja miałem już doświadczenie we współpracy z panem prezesem przy tych wydarzeniach lubelskich, które się odbyły w Lublinie, dlatego no, jestem pod wrażeniem, pod urokiem tej dyscypliny sportu, bo to dla nie wszystkich jest jednoznaczne, że jest to sport, wręcz bardziej to wygląda jak jakieś przedstawienia tak artystyczne, dlatego od początku starałem się, aby te wydarzenia odbywały się w Bełżycach i to, co pan prezes wspomniał, oczywiście ja chciałbym dodać, że oprócz tego ufundowania
Pucharu, to nie tylko tyle, koszty wydarzenia są znaczące, ale w tym roku mam taką wyjątkową sytuację i partnerzy tego wydarzenia, partnerzy i sponsorzy lokalni i również tacy o szerszym zakresie pokryli całe koszty organizacji tego wydarzenia, które były po stronie gminy Bełżyce. Także tak wyjątkowo udało się, że w tym roku gmina Bełżyce akurat nie dołoży do tego wydarzenia, a promocję będzie miała doskonałą. No cieszymy się w takim razie, że no, najlepsi tancerze pojawią się w Bełżycach u nas w województwie lubelskim, będą rywalizować. Będziemy mogli to oglądać nie tylko za pośrednictwem internetu, ale także naszej anteny. Czego się życzy tancerzom? Połamania obcasów. Połamania obcasów, dokładnie. No i zdrowia, żeby wszystko się udało w tych pandemicznych warunkach, bo dla sportowców niezwykle ważne jest, żeby startować. Jeszcze dodam, że naprawdę staramy się zachować te wszystkie wejścia, wyjścia, odległości zgodne z tymi zasadami. Jest tam też system blokowy w tym roku. Tak, blokowy, także no, myślę, że wszystko będzie dopełnione tutaj. Aby dopełnić zasad bezpieczeństwa, zachęcamy także Państwa, aby być z TVP3 Lublin w najbliższy weekend. Już od 8.15 bodajże będziemy redaktor Kuna z Martą Gogłozą będą dla Państwa w sobotę na naszej antenie relacjonować. A znając ich, zapewne jeszcze zatańczą. Tak, jeszcze zatańczą. Także obserwujmy także antenę TVP3 Lublin. Jesień z TVP3 Lublin już w sobotę prosto z Bełżycz Mistrzostwa Polski w 10 tańcach. Zachęcamy.